tutaj jeszcze. Tak. Znowu, i znowu jest ta sama siła. Czekaj. Co to jest, stary? Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z aplikacji Randonautica. Znajduję się obecnie w Poznaniu na cmentarzu Junikowskim. Jest to jeden z bardziej popularnych i jeden z większych cmentarzy, które znajdują się w moim mieście. Cmentarz znajduje się dokładnie około 10 metrów po mojej lewej stronie. Ale tuż po prawej stronie i za moimi plecami znajdują się duże połacie wielkiej przestrzeni. Przestrzeni pól, lasów i innych ciekawych miejsc, w których być może znajdziemy coś, czego nie chcielibyśmy znaleźć. Na to właśnie liczę, bo przy poprzednim odcinku delikatnie zabrakło nam emocji i tej gęsiej skórki, która wyskoczyła nam tylko dwa razy. A jak już wspominam a propos poprzedniego odcinka, przypomnijmy sobie, co się w nim działo. Udając się na pierwszy punkt, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. A mogliśmy przecież znaleźć wszystko. To było nasze pierwsze spotkanie z aplikacją Randonautica. W ogóle miejscówka jest ultra strasznie dziwna. Znajduje się, zobaczcie gdzie, na polu. To takim zupełnie, absolutnie nie wiedząc, czego się spodziewać. No nie jest to zbyt fajne. W poprzednim odcinku nie połączyłem pewnych faktów, które teraz są istotne w naszych poszukiwaniach. Znaleźliśmy kawałek porcelany na polu, zupełnie go ignorując. To był błąd, bo przecież chwilę później w lesie usłyszeliśmy dźwięk tłuczącego się szkła. Czy to przypadek? Wydaje mi się, że nie. Dzisiejszy odcinek wam to udowodni. Pod poprzednim odcinkiem wbiliście horrendalną sumę ponad 60 tysięcy łapek w górę, za co bardzo wam dziękuję. Jeżeli chcecie, by pojawił się kolejny odcinek z Randonautiki, to zostawcie tym razem 30 tysięcy polubień. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam was, byście wcisnęli ten czerwony przycisk, tylko tam na dole. W poprzednim odcinku zabrakło nam paru gadżetów, paru istotnych gadżetów, które dzisiaj będą nam towarzyszyć. Przedstawię wam. Tak jak wspominałem przy nagrywaniu pierwszego odcinka z Randonautiki, zabrakło nam bardzo ważnego elementu, jakim jest wykrywacz metali. Dzisiaj mamy go ze sobą i będzie nam na pewno służył w poszukiwaniach przy używaniu aplikacji Randonautica. Polecaliście mi go, prosiliście też o niego w komentarzach, dlatego dziękuję wam bardzo za wasze zaangażowanie. Jest to Garrett Ace 250, zakupiony z waszego polecenia, dlatego bardzo wam dziękuję. Oczywiście, tak jak przy okazji poprzedniego odcinka, będzie z nami również GoPro cały czas na klatce piersiowej. Mam ze sobą również mały szpadel. Nie mogłem dostać saperki, niestety nigdzie szukałem umiejętnie. No ale niestety musimy posiłkować się tym, co mamy. A jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście, tak jak przy okazji poprzedniego odcinka, mam ze sobą latarkę, która będzie oświetlała nam przestrzenie, między którymi będziemy się poruszali. Ale nie ma co zbędnie przedłużać, moi drodzy. Pora wygenerować pierwszy punkt na naszej liście i udać się do niego w poszukiwaniu ciekawych emocji. Chodźcie, generujemy pierwszy punkt. Jeżeli nie wiecie, to aplikacja Randonautiki działa w ten sposób, że każdego dnia generuje wam 15 punktów, dzięki którym możecie wyszukiwać lokalizację. Ja dzisiaj przypadkowo odpaliłem apkę i wygenerowałem jeden punkcik, ale to nie jest ważne. My przy okazji nagrywania poprzedniego odcinka wykorzystaliśmy jakieś 6 albo 7 punktów. Nie o tym. Moi drodzy, wysyłam naszą lokalizację i dzisiaj punkty, na których będziemy się skupiać, to tylko i wyłącznie anomalie, ze względu na to, że chcielibyśmy przeżyć coś naprawdę przerażającego, a tylko i wyłącznie wybierając anomalie możemy się na tym skupić. Także, moi drodzy, zaznaczam Anu, wysyła naszą lokalizację i fokusuje się na naszej intencji, nie na internecie. Wiem, że mówiłem w poprzednim odcinku źle, dzięki, że mnie poprawialiście. Mamy pierwszy punkt, siła 2,79, zasięg 128 metrów, więc całkiem sporo. No i znajduje się to w okolicy ogródków i toru Poznań. To jest niedaleko stąd, Mikołaj. Chodźmy. Jedziemy na pierwszy punkt. To, co najciekawsze, w poszukiwaniach w Randonautice uświadomiliśmy sobie dopiero przy okazji robienia live'a z odcinka, na które zresztą zapraszam was we wtorki, środy i czwartki o 20. Na live'ie skojarzyliście pewne dwa fakty, które niekoniecznie pojawiły się w odcinku, dlatego też bardziej zachęcam was, byście udzielali się również na live'ach. Byliśmy na polu.
tam był overvoice dodany do tego pierwszego odcinka. Będąc tam na polu, znaliśmy kawałek porcelany. Nie skojarzyłem tego faktu i nie był on dla mnie istotny do momentu, w którym na live'ie nie powiedziałem wam, że usłyszeliśmy kawałek porcelany. I wtedy zrobiło się dosyć mrocznie, ze względu, że przypomniałem sobie właśnie o tym elemencie na polu, o tym kawałku porcelany i połączyłem ten fakt z elementem w lesie, tym kawałkiem dźwięku, który usłyszeliśmy, szkła. Przypadek? Nie wiem, ale było to bardzo dziwne. O kurde! O kurde, stary, no, pierwsze dobra. Pierwsza, stary, pierwsza tam, miejscówka jechaliśmy. I już robi się dziwnie, bo dojeżdżamy. To jest stara firma chyba. Najgorzej, jakaś, że ja nie widzę jakaś tego. Fabryka to jest. Coś takiego. Wyłącz lampę, dlatego nie widzisz. O kurwa, dobra, mamy to. No, zobaczcie na jaki teren w ogóle nas wysłało. To jest jakaś stara firma. O kurde, dobra. Stawiamy auto i. No i szukamy. Ej, a co jak? My tu chyba musimy wejść do środka, do tego budynku. Mi się wydaje, że tutaj była fabryka mebli. Chyba, że ten znak po prostu wisi tu tak po prostu. Ale to musiało być jakiś niezły kawał czasu temu. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy też trochę lepiej przygotowani na wyprawę, bo ostatnio poszliśmy tak zupełnie troszkę, można powiedzieć, na spontanie. No i dzisiaj naprawiamy swoje błędy. Trochę bardziej klimatycznie jesteśmy w moro, ale mam też porządne buty ze względu na to, że ostatnio jak chodziliśmy po lesie było dosyć problematycznie. Mikołaj też jest dobrze ubrany, daj mi ki. Też jest przygotowany, tak jak widzicie, ma rękawice w razie gdybyśmy musieli się gdzieś wspinać, latarkę, ale no mamy jeden błąd, którego nie naprawiliśmy, a mianowicie środki bezpieczeństwa, bo no żadnych ze sobą nie wzięliśmy. Ja mam. Przynajmniej... Ja mam. Masz? No, patrz. Co masz? Wziąłem gaz dzisiaj i jeszcze kilka rzeczy mam w środku, ale... Aha, no. Bo ty wziąłeś gaz pieprzowy ze sobą. No dobra, słuchajcie, no to mamy gaz pieprzowy, jesteśmy przygotowani. Pora obadać tą pierwszą miejscówkę. Zgodnie z tym, co widzę na Google Maps z aplikacji, nasz punkt znajduje się dokładnie za tym budynkiem. Dlatego, Mikołaj, musimy go obejść. Nie mam pojęcia, czy będziemy w stanie, bo są tutaj też domy jednorodzinne w okolicy. Chyba, że... Myślisz, że tak? Na nielegalu. No. Kogo chyba tu nie ma, co? O kurde, a co jak to jest w tym budynku? No tego się obawiam. Dobra, chodź najpierw tam, zobaczymy co jest. Ale to miejsce ma klimat. O kurde. O kurde, teraz to widzę, stary. Skąd ta aplikacja to wie? Dzięki właśnie randonautice możecie odkrywać tego typu ciekawe miejsca. Ale dobra, no to trzeba się rozejrzeć. Patrzę na aplikacji, gdzie się znajdujemy. I według tego, co pokazuje aplikacja, zobacz. Jesteśmy niemalże obok, tylko promień jest... Tam było ile? 80? 120 metrów? 120 chyba. 120 metrów. A tu jest tyle rzeczy starych, że... No, tu jest czego szukać. Ciężko... Ciężko skupić. Tak, znaczy... Dane w elemencie. Ja tu nie wchodzę. O Jezu, a tu śmierdzi. Jakby coś tam umarło. Nie chcę tam wchodzić. Tu są same wiadra, nic tam nie ma. No... Mikołaj, pamiętasz? Kawałek porcelany? Nie, poprzedni odcinek. Nie. No to proszę bardzo. Masz kawałek porcelany. Ta porcelana nas prześladuje po prostu, wiesz? Tak cały czas. Moglibyśmy tutaj znaleźć naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Jakichś reliktów.
takich jak chociażby kask budowlany, ale to na pewno nie są rzeczy, których szukamy. I przez to, że tyle rzeczy tutaj jest, wydaje mi się, że nic nie znajdziemy i ja bym proponował wygenerować kolejny punkt. Tylko tak jak ostatnio, Mikołaj, wyjedźmy zapoznać. To dobry. Będzie bardzo dobry pomysł. Chociaż tak dobrze się zaczęło. Nie no, miejscówka jest super. Ale no nic tu nie znajdziemy jeszcze. Dziwnym zbiegiem okoliczności znaleźliśmy ponownie porcelanę. Niestety w całym gąszczu tych rupieci nie byliśmy w stanie nic odnaleźć. Postanowiliśmy udać się do innego punktu z nadzieją, że to właśnie tam czekają na nas emocje. No, nie podoba mi się ta policja tutaj, wiesz? Bo, no jakby nas zatrzymali. A, wykrywasz, nie? No, no właśnie. Ale w sumie jakby nie używasz, więc jest chyba luz. Aha, no w sumie chyba, tak. Nie no nie, no bo w sumie, no tak, ale bo nikt by nie powiedział, no bo co, no bo leży sobie po prostu w bagażniku znajomego, nie wiem. Nie no, chyba można mieć tak to legalnie. No, nie no. Gaz chyba też, nie? Tak, na pewno. Nie no, gaz możesz, na pewno. To na pewno akurat. Postanowiliśmy zmienić miejsce, w którym będziemy generować punkt, udając się ponownie poza Poznań, w okolice kolejnego cmentarza, znajdującego się w mrocznym lesie, czuliśmy ciarki na naszych ciałach. Było mrocznie, ale fascynująco. Znajdujemy się już za Poznaniem. Wyjechaliśmy w stronę Puszczykowa. Osoby, które są z Poznania, na pewno nieco bardziej kojarzą, ale tak jak widzieliście przed chwilą za moimi plecami, znajduje się stary cmentarz ewangelicki. Przy cmentarzu na Junikowie niestety punkt, który wygenerowaliśmy, no nie był zbyt interesujący, dlatego liczę na to, że w obecności i sąsiedztwie tych oto lasów, które mają też bardzo ciekawą historię, wygenerujemy punkt, który no, przyniesie nam jakieś emocje. Szanując ludzi, którzy tutaj polegli, nie chcę wchodzić na teren tego cmentarza, więc punkt będziemy generować sobie w jego okolicy, bo właśnie w tych lasach, w okolicy czasów II wojny światowej, Niemcy bardzo czynnie tutaj stacjonowali, jak i przeprowadzali różnego rodzaju, niestety, egzekucje. Dlatego liczę na to, że żadnej duszy tutaj nie spotkamy, no ale kto wie, pora wygenerować drugi punkt. No dobra, wysyłamy naszą lokalizację. Tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy w Puszczykowie. Zaznaczam anomalię, bo to właśnie na niej dzisiaj się skupiamy. No i zaznaczam oczywiście Anu. Skupmy się na naszej intencji. Okej, w porządku. Siła 2,13. Szału nie ma, tylko promień jest całkiem spory, bo wynosi 122 metry, ale znajduje się to 7 minut od nas. Na Mosinie. Jedziemy, Miki. Wsiadaj do auta. A i mi się wydaje, że to jest w ogóle przy jakimś torowisku, wiesz? Bo z tego co widzę, to jest ulica kolejowa i tu idą jakieś tory. Albo nie, to może być w ogóle opuszczone, bo tutaj te tory nie mają w ogóle połączenia w aplikacji z tego co widzę. No. A czekaj, bo to gdzieś tu w lewo. O kurde, widzisz, to jest czekaj. Stare baraki już? No czekaj, ale to jest gdzieś tu, w sensie gdzieś tu się wjeżdża. Ej, fajne nam te punkty Randonautica dzisiaj wybiera, serio, naprawdę. Ej, tutaj się może nam przydać wykrywacz metali. W końcu. No dobra, to jesteśmy na miejscu w takim razie. I to jest z tego co widzę pole. Działa latarkę. No. Mamy pole, a jak mamy pole, to bierzemy wykrywacz metali. Okej, mamy ze sobą wykrywacz, za chwilę go użyjemy. Wytłumaczę wam też zasady działania, ale zanim to zrobimy, chciałem wam powiedzieć, że jesteśmy w naprawdę ciekawym miejscu, bo z jednej strony mamy las, z drugiej strony mamy opuszczoną drogę, miejsce gdzieś przy stacji kolejowej, ale my musimy wejść
na to pole. Słyszałeś to? Proszę odejść, bo... Proszę odejść, no. Po co, kurwa, to nie jest teren prywatny. Bo stary, na 100%, na milion. No, głośniczka. Proszę odejść, to nie, no. To był komunikat wyraźny, tak, nie tak, człowiek, tak, ale... Dziwne. Tak jak wcześniej wam wspomniałem, mamy ze sobą wykrywacz metali i wytłumaczę wam mniej więcej jego zasadę działania. Słuchajcie, wykrywacz metali działa w bardzo prosty sposób. Wykrywa nam wszelkiego rodzaju metale, zarówno aluminium, metal i wszystkie kapsle czy inne rzeczy, które znajdują się w ziemi. Mamy tutaj czułość, ustawiamy sobie sensitivity, dzięki czemu będąc, mając zwiększoną tą czułość na maksa, coraz bardziej głęboko możemy penetrować ziemię i sprawdzać, co się w niej znajduje. W momencie, kiedy coś znajdziemy, tak jak teraz wam się tutaj coś pojawia, Mikołaj, możesz nagrać ekranik? W momencie, w którym coś się pojawi, o, tak jak teraz, będą skakały kropki. Te małe elementy, no raczej nimi nie ma co się przejmować, ale im bardziej w prawo, tym powinniśmy być danym elementem zainteresowani. No dobra, pora przetestować, co to cudo potrafi. I czy znajdziemy coś, czego nie chcielibyśmy znaleźć. Słuchajcie, niepokojące troszkę jest to, że co chwilę otrzymujemy komunikat: teren prywatny, proszę odejść, i nie wiemy, czy ktoś sobie robi jaja, czy nie. Ale dobra, pora coś po prostu poszukać na tym polu. No to nie jest takie łatwe znaleźć jakiś element, który będzie dla nas bardzo interesujący, bo te wszystkie elementy, które się mi pokazują, one są bardzo głęboko w ziemi, z tego co widzę. Jak będzie jechała policja, to mi mów, to trzeba chować. Czekaj, ja, wiesz co, sprawdzę na aplikacji dokładnie, upewnię się, no. Czy szukamy w bardzo dobrym miejscu, czy raczej powinniśmy... Ja bym, stary, właśnie z punktu zero wystartował. Ale jesteśmy chyba, wiesz? Jesteśmy mega bardzo blisko. No jesteśmy, Mikołaj. Jesteśmy na punkcie. Zobacz. A biorąc pod uwagę, że promień aplikacji pokazuje nam 180 metrów, to wydaje mi się, że szukamy w bardzo dobrym miejscu. Tylko przeszukać 180 metrów terenu. Gdzie to? Wiecie co, nie chcemy robić sobie problemów, jeżeli dostajemy komunikat teren prywatny, proszę odejść, to ja bym po prostu chyba, Mikołaj, wygenerował nowy punkt, niż robił problemy komuś. W sensie fajnie, bo tu jest duża przestrzeń do użycia naszego wykrywacza, ale szanujmy czyjąś prywatność. Chodźcie, wygenerujemy po prostu kolejny punkt, bo no nie chcemy problemów. Ok, pozostało nam 12 punktów, no jesteśmy jeszcze przez chwilę przy tym polu, ale musimy stąd niestety szybciutko uciekać, bo nas ochrona tutaj chyba zaraz będzie goniła. Także wysyłamy naszą lokalizację i generujemy kolejny punkt, który da nam Randonautica. Oczywiście chcemy ponownie anomalię, dlatego wybieramy ją, skup się na swojej intencji, chcemy znaleźć jakiś przedmiot i fajnie by było spotkać jakąś osobę, chociaż to by było przerażające. Ale mamy punkt kolejny, z siłą 2,40, znajdujący się od nas, no całkiem niedaleko, 3 minuty drogi stąd. No to podjedźmy. Zaczyna robić się nieco dziwnie, ze względu na to, że byliśmy przed chwilą w miejscu, które było powiązane z koleją. A znajdujemy się właśnie przy ulicy Kolejowej, a obok niej, a dokładnie 130 metrów od nas, znajduje się kolejny punkt. Randonautica jako aplikacja zaskakuje mnie coraz bardziej. Dobra, zobaczmy, co tutaj znajdzie. Mi to pokazuje tutaj. W sensie jakby tam w lewo. No to jest czyjś teren, w sensie czyjaś działka. No to wyraźnie jest czyjaś działka, no. A może byśmy, Daniel, oszukali trochę tą aplikację? W sensie nie wiem, czy tak powinno się robić z tą aplikacją,
No. Czy to nie wpłynie źle, ale może wylosujmy, aż tak długo losujmy jakąś lokację, aż zostaniemy naprawdę dużą mocą. Bo wtedy ja już wiem, że jadę tam z takim nastawieniem, że... Czyli chcesz po prostu wygenerować punkt, który ma więcej siły niż te dwa tutaj, te dwójki, co mieliśmy? I to razem wzięte może, co? No jest to dobry pomysł. Jest to dobry pomysł. Nie, powyżej piątki musi być co najmniej. Nie. Nawet 4,80 by nas zadowoliło, stary. 5,0. No cokolwiek powyżej dwójki, bo to 1,79. Mamy 8 punktów. Zmieniamy lokalizację? I tam szukamy dalej? Chodź. Aplikacja cały czas stara się wyrzucać nas na przestrzenie kolejowe, tak jak przed chwilą wam o tym mówiłem. Dlatego my poszukamy aplikację, generując kolejny punkt na peronie. Bo właśnie po drodze Mikołaj stwierdził, że ej, w sumie to nie będzie głupi pomysł, jeżeli wygenerujemy punkt, do którego nie chcemy się udawać, w miejscu, do którego wysyła nasz aplikacja cały czas. Czyli tak jak przed chwilą cały czas Randonautica starała się nam gdzieś cały czas tą kolej podświadomie dostosować. My jej nie chcemy, chcemy anomalię, mamy jeszcze 8 punktów, dlatego zaznaczam anomalię, zaznaczam Anu i generujemy kolejny punkt. Void 1,83. Szukać dalej? Anomalia, Anu. Ale skupcie się na swojej intencji. Mamy swoją intencję. Siła 2,29, ale to też jest void. Ej, spoko, ja myślę, że możemy jechać. To jest w lesie. Całkiem fajne miejsce. 6 minut stąd, jedziemy. Wydawało nam się, że jesteśmy w stanie oszukać Randonautikę. Zmiana lokalizacji okazała się być dla nas nieszczęśliwa. Szybko aplikacja zweryfikowała nasze plany i odegrała się w sposób, którego nie przewidywaliśmy. Zaprowadziła nas w mroczny, ciemny, mokry las. A potem stało się to. Okej, szpadę. Wykrywacz metali i książka Paranormal. To są rzeczy, które mogą wzbudzić w was zainteresowanie, jeżeli lubicie się bać. A podejrzewam, że lubicie się bać ze względu na to, że chociażby oglądacie ten odcinek Randonautiki, to ta książka jest dla was. Jest to interaktywny horror, dzięki któremu możecie wygrać również 5000 zł, rozwiązując zagadki, które są ukryte w tej książce. Jest tutaj 20 przerażających opowiadań i gwarantuję wam, że jeżeli kupicie tą książkę, to nie zawiedziecie się, a możecie ją kupić 5% taniej z kodem Randonautika. Zachęcam was bardzo serdecznie. Na ziżej.pl można ją zakupić. Dlatego polecam, a tymczasem nie ma zbędnie co przedłużać, bo znajdujemy się już w lesie. Jesteśmy w dosyć mrocznym miejscu. Ponownie Randonautika wysłała nas w bardzo mroczny las. Zresztą spójrzcie sami. Co? Mówię, że zgodnie z tego, co widzę w aplikacji, jesteśmy na wprost, czyli musimy wejść tam. Okej, znowu. Znowu w ten głąb pieprzonego lasu. No nic. Randonautikowe odcinki wymagają poświęceń, jak widzicie. Dlatego, moi drodzy, 30 000 łapek w górę. Dziękuję. Wrażenie, nie? Robi. No nie wiem. Jakoś zawsze jak Randonautika wysyła nas do lasu, to czuję tak coś bardziej, tak jakby bardziej te przerażające emocje. Ale dobra, najpierw dojdźmy do tego punktu,
i odpalimy wykrywacz metali. Co? Słyszałeś? Z tamtej strony, jakby coś puknęło, stuknęło. No tam idziemy, stary, tak? No nie, no my idziemy tu. Czekaj, rozjaśnię. Patrzcie, jest dokładnie 11 minut po północy, więc no dodatkowo psychika działa, ale dobra, chodźmy głębiej. Czekaj, stary. No? No jest, są jakieś dźwięki dziwne, stary, tu no. Tak? Słyszałeś to? Teraz z prawej strony dochodzi. To deszcz chyba. No może opady jakieś takie. No deszcz, widzisz, boliście teraz. Okej, okay, dobra. Deszcz. Ale wchodzi bardzo, na psychikę, bardzo, na maksa. Wchodzi, stary, na maksa wchodzi na psychikę. Zgodnie z tym, co pokazuje nam aplikacja, jesteśmy już w miejscu docelowym. Także mam już odpalony wykrywacz metali. No i szukamy w takim razie czegoś, co może być nieco bardziej interesujące, a niekoniecznie są to śmieci czy kapsle. O, Mikołaj! Chyba coś mam. Ej, mam coś. Mocny sygnał? I to nie jest chyba tak głęboko w ziemi. Czekaj, ja wykluczę disclaimerem te mniejsze punkty. Dobra. Bo nas interesuje... Jest tu. Gdzieś tu. Poczekaj, przejdź. O, tu. Tu. Gdzieś nie tu. Widzimy wszystko. Dobra. Słuchajcie, generalnie motyw jest taki, że w momencie, kiedy ja przejeżdżam tutaj bliżej tego, widzicie, nad kropką pojawia się kolejna kropka sugerująca o właśnie, że coś tutaj się ewidentnie znajduje. Popando. Tu, nie? Gdzieś tu, no. Dobra, to musisz mi świecić, bo ja nie będę miał jak. A, bo tu jeszcze jest pełno tej... Korzeni i wszystko. Korzeni, no i wszystkich takich innych rzeczy. Ale weź tylko i... Słuchajcie, możliwe, no, że to jest miejsce, w którym w końcu coś znajdziemy namacalnego, coś, co od dłuższego czasu w sumie nas interesowało. Tu jest pełno korzeni, stary. Tu jest pełno korzeni. Ciężko się kopie w takiej glinie i w lesie. Chyba, że to jest ten element, który tam jest głęboko. No, chociaż coś znaleźliśmy. O, czekaj. To jest tu. Masz? No, jest tej ziemi? Czekaj. Jest mega mocny sygnał, stary. Jest mega mocny, to jest w tej ziemi. No dobra, trzeba zobaczyć, co tu jest. Tylko nie wiem czego. Nie widzę nic, Miki. Musisz mi poświecić, wiesz? Czekaj. I czemu teraz nagle nie wykrywa? To są, wiesz co, to są chyba na tyle... Małe drobinki? Małe drobinki. Że musiałeś coś rozbić chyba. Że musiałem to rozbić, albo no nie wiem, coś takiego. Co? Czekaj. Tutaj jeszcze. Tak. Znowu jest ta sama siła. Czekaj. Co to jest, stary? O k***a! Słyszałeś to? Czekaj, bo mi lampa cała. Mam ciarki na ciele normalnie. Ja pierdolę. Ale mi serce bije. Nadepnął w ch***. Musimy się poszpadem zapnąć. Nie. Ch***, stary, z poszpadem jakimś. Jak to założyć, to jeb***, gówno, tą latarkę. Ja dole, stary, co to było? No jest. Kurwa, ochłonę, stary, ej.
Chodź do fury na chwilę, stary. Ja mam, normalnie mam... Wiem, ja też. Miękkie nogi, serio. I to nie było, wiesz, takie... Hop. Ej, serio, nie boję się rzeczy, ale w ciemnym lesie, jak coś mi stuka, w sensie słyszę jakieś 10 metrów od siebie i nie widzę tego, dźwięk łamiącego się drewna, to jest dziwne. Tak jakby, wiecie co to był za dźwięk? Tak jakby ktoś po prostu chcz, ta, nadepnął. Ale takie nawet, jeszcze takie, jeszcze gałąź. Jeszcze, ale tak, tak gałąź, tak po środku. Tak, no, przesunięcie, nadepnięcie. Słuchajcie, rzadko bywają w życiu momenty, w których ja się boję. Ale to, co przeżyliśmy przed chwilą, to jest coś, co w obecnym momencie przechodzi moje ludzkie pojęcie i to, co mam w głowie, i ja jestem totalnie wyłączony. W sensie mój mózg jest teraz totalnie wyłączony, nie nadaje się do niczego. Mikołaj tak samo, bo już z nim rozmawiałem przed chwilą, bo nie potrafimy sobie racjonalnie wytłumaczyć tego, co tam się przed chwilą wydarzyło. Naprawdę. To był jeden z najbardziej przerażających momentów, które przeżyłem w swoim życiu. I ja wiem, że będą osoby, które będą pisały, że to był fake, że pewnie ustawka albo coś takiego. Moi drodzy, mojej świętej pamięci tata, który patrzy na mnie z góry, przysięgam wam na niego, że to nie było nic ustawionego, to było coś dla nas totalnie niezrozumiałego, co wywołało totalnie ciarki na naszym ciele. Minęło no 30 minut, już 30 minut chyba, Miki, nie? No, od tego momentu. A ja dalej jestem rozwalony, w sensie mam dalej miękkie nogi, taki niepewny oddech i nie potrafię sobie tego... Ale serio, niech oni się po prostu wsłuchają, niech spojrzą na tak, to oni ej, właśnie. Naprawdę, popatrzcie sobie na tym nagraniu, bo Mikołaj, ja z nim rozmawiałem, Mikołaj miał takie odczucie, jakby coś było w pobliżu, spojrzał i w tym momencie, w którym spojrzał kamerą w tamtą stronę, z drugiej strony kamery był taki mocny dźwięk łamania kości. Kości, Boże, już widzicie, nawet mój mózg jest wyłączony. Gałęzi. I to było na maksa dziwne. Nie wiem, czy chcę grać trzeci raz w Randonautikę, serio. W sensie, mówię to absolutnie poważnie teraz. Kolejnym razem, jak udamy się do lasu, wiem, że już nie będzie tak miło i przyjemnie, jak przy tej pierwszej czy drugiej nagrywce, bo wiem, że będę miał to w głowie. Przerąbana sprawa. No ale... No nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, co o tym sądzić, moi drodzy. Naprawdę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to po prostu zostawcie łapkę w górę, a jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie suba, 30 tysięcy polubień i może zrobimy kolejny odcinek. Może. Bo serio, jest... Naprawdę coś jest dziwnego w tej aplikacji, serio. Na serio, na maksa coś dziwnego jest w tej aplikacji. Dobra, kończ stary. Tak? No. No dobra. To dziękujemy wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Znowu jest ta sama siła. Co to jest? Nie no, dziwne, to jest na maksa. To tak jakbyś ty mi się spytał, że co to jest za dźwięk? No. Że co to jest? Nie wiem, Mikołaj, to jest na maksa dziwne. Ale byłem obsrany z... w chuj, stary. W chuj byłem obsrany. Naprawdę. Patrz, dotnij. Patrz, daj rękę, gdzie masz rękę. Patrz. Ja p***dolę, co to... Dobra, serio, po prostu jedźmy stąd.